Witaj w tej lekcji, w której przejdziemy do stworzenia ciekawej animacji. A jej wykonanie nie okazuje się tutaj trudne w Canva. Gdy więc znajdujesz się na swoim koncie w Canva, możesz przejść do kategorii projektu Film i wybrać taki szablon, który pozwala na stworzenie takiego projektu z uwzględnieniem wymiarów dla kwadratu. I tutaj jest przykład, wpis na Facebooku. Więc wybierzemy sobie ten projekt. I to, co się musi tutaj pojawić, również u Ciebie, to poza tym, że pojawia się biała kartka pusty projekt i dostępny tutaj będzie cały edytor Canvas, z którego korzystamy, to musi być tutaj dostępny również coś takiego, ten zegar, który pozwala nam na edytowanie czasu, czyli na włączenie takiej pewnej animacji, która później będzie mogła bardzo dobrze zadziałać a tutaj będziemy też tworzyć wiele takich stron, ponieważ na tym będzie polegała animacja. Że pierwsza strona będzie trwać na przykład jakąś część sekundy, czasami mikro i tworzymy wiele stron i dzięki temu tworzy się animacja. Może kiedyś mieliśmy coś takiego, że widzieliśmy na żywo, jak ktoś miał jakąś 100 kartek papieru i szybko nam przeleciał te 100 kartek papieru ukazał i dzięki temu tam widzieliśmy, jak pewne postacie, animacje się wyłaniały. To tak, w ramach wyjaśnienia. Bo tutaj uzyskamy bardzo podobny efekt. W tym celu możemy oczywiście najpierw wyszukać jakiś element statyczny, jeden, który pojawi się na wszystkich stronach. Czyli zobacz, skorzystałem z Bitmoji, gdzie mam tutaj siebie oraz kotka, pewne takie zaskoczenie. I to jest część taka statyczna, która pojawi się w tym projekcie. Na wszystkich stronach będzie widoczna, ale będę chciał dobrać element, który będzie pojawiał się, który, który będzie zmieniał swoje położenie. No i w jaki sposób mogę to zrobić? Czyli przychodzę na przykład sobie do elementów. Wyszukuję jakiś element. Mnie interesuje tutaj kanwa ponieważ animacja też będzie dotyczyć czegoś takiego. Tutaj zakrywam. Staram się ją umieścić w tym miejscu, a następnie pozycja do tyłu. To, do czego teraz wracam, to do, klikam gdziekolwiek tutaj, następnie mogę ustalić czas tej animacji i nie będzie to żadne 5 sekund, 3 sekundy czy sekunda, ale jeszcze, jeszcze mniej, czyli robię tutaj sobie na przykład 0,2, czyli 0,2, OK. To, co mogę teraz zrobić, to skopiować sobie tą stronę, czyli tutaj robię powiel jedną stronę, i teraz się tutaj znajduję, i pamiętam, że tutaj znajduje się za tym Canva. To, co mogę teraz zrobić, to też kliknąć Ctrl, następnie starać się kliknąć i wyszukać tą kanwę, czyli Ctrl bądź Command i lewy przycisk myszy, i udało mi się tutaj kliknąć na tą kanwę. W jakim celu? No, bo teraz chcę zmienić jej pozycję. Muszę cofnąć, ok. Control. I teraz zmieniam pozycję za pomocą klawiszy góra-dół. I na przykład teraz zmienię tutaj, żeby troszkę już wychodziła. No, może w taki sposób. Następna rzecz. Znów sobie biorę, kopiuję, powiel jedną stronę. Klikam w sobie w tą kanwę i teraz dalej staram się zmienić położenie. OK. I ponownie powiel i teraz także tutaj staram się zmienić położenie i przechodzę na przykład do samej góry. Oczywiście nie od razu, może na początek tyle. Ponownie. Powiel. Im więcej takich stron i mniejszy ruch, tym będzie ta animacja znacznie lepiej działać. No i zobacz, że udało mi się przygotować bardzo dużą ilość stron. Na tą chwilę jest ich. 53. I teraz włączę Ci szybko tą animację i będziesz też rozumieć, na czym to polega. Czyli zastosowałem to. Ten element, który ma się poruszać, to jest to kółeczko z napisem Kanwa, i dostrzegasz też tutaj, że ono się tam właśnie pojawia i się przemieszcza do różnych miejsc. Dodatkowo, od pewnego momentu ukazuje też pewne liczby. Ukazuje też tutaj gwiazdki, i te gwiazdki pojawiają się już później również, jako taki element, który udało mi się znaleźć w elementach, który się już zawsze porusza, więc to też zwiększa. Taki jakość tej animacji, więc takie elementy też możesz wyszukać, które się po prostu poruszają. No i zobacz, teraz gdy wyświetlę sobie całą tą animację, tutaj wracam, klikam sobie na tą pierwszą stronę. Oczywiście jest to trochę za szybko, można to sobie jeszcze bardziej dostosować. Wcześniej było 0,2 i to było troszkę za. 0,15 nie można. No ale to Ci jeszcze na poziomie 0,2, jak to wyglądało. I teraz tylko od samego początku wrócę. Czyli zobacz, że też zastosowałem tekst, ale zastosowanie tego tekstu polegało na tym, już Ci też ukazuje, że tutaj na przykład na jednej stronie jest tylko jedna cyfra, później są dwie cyfry, później już 3 4 i tak więcej i podobnie z tekstem który będzie pojawiać się poniżej tam będzie nazwa która dotyczy uczestników kursu że jest ponad 1200 uczestników mojego kursu o Canva a kurs ten ma dwie części więc z dwóch części można korzystać i na podstawie tego stworzyłem taką animację ty możesz stworzyć cokolwiek chcesz No i zobacz I wszystko się porusza, wyglądało to bardzo dobrze. Można teraz zdecydować się na pobranie takiej animacji. Może być ona znacznie, znacznie dłuższa. Może nawet na podstawie animacji będziesz tworzyć jakieś materiały filmowe, które będą trwały kilka minut, czy nawet dłużej. To już od Ciebie zależy i od Twojej kreatywności. Masz taką możliwość, i gdy jest to dostępne w takim rozmiarze, to dodatkowo możesz później czymś takim podzielić się, na przykład na Facebooku. Na Instagramie czy też hmm, chociażby na YouTube masz też możliwość dokonania zmiany rozmiaru, jeżeli chcesz, i wtedy tam pobrać w odpowiednim rozmiarze. Oczywiście decydujesz się na pobranie. Hmm, tutaj pobierz i wybierasz wideo MP4. I stosujesz oczywiście wszystkie strony i następnie gotowe. I następuje pobieranie tego materiału. Tutaj chciałbym powiedzieć, że jeżeli zachowuję pewien materiał statyczny, na przykład ten, to czasami można zrobić coś takiego, aby się on minimalnie poruszał, czyli zobacz, na przykład jest tutaj pierwsza strona, tutaj druga, no i mogę co zrobić? Mogę minimalnie pochylić w jakąś stronę. Na przykład tutaj, o, w tą stronę. Teraz tutaj wróciło do poprawnej sytuacji, więc teraz w drugą stronę minimalnie. Także będzie się poruszało w tą i w drugą stronę. I myślę, że też takie coś może sprawić, że takie elementy statyczne nabiorą ruchu. No i zobacz teraz, gdy chociażby cofnę do samego początku. No to widzisz, że również tutaj te elementy się. Poruszały, oczywiście nie idealnie, należy to dopracować, ale jest to możliwe, aby uzyskać coś takiego, aby te elementy statyczne też się poruszały. Po prostu czasami można zmieniać ich położenie względem siebie i dzięki temu się one ruszają. Można czasami nawet zdecydować się na ich powiększenie, pomniejszenie, i to też będzie ciekawy rezultat. Mam nadzieję, że na podstawie tej lekcji jeszcze lepiej dowiedziałeś się, jak tworzyć dość prosto animację w Canva i będzie to dla Ciebie ciekawa zachęta, aby stworzyć takie materiały, a następnie podzielić się z kimś innym. Tego Ci życzę i do zobaczenia w kolejnej lekcji w tym kursie. Cześć! Mam nadzieję, że spodobała Ci się ta lekcja, i jeżeli tak jest, to pamiętaj, że możesz dołączyć również do moich kursów na temat Canva. Mam dwie części takiego kursu: Canva 1, gdzie jest już ponad 11 godzin i korzysta z tego kursu już blisko 1500 osób. No i Canva 2, już ponad 100 osób korzysta. Jest to przygotowany kurs już bardziej średnio zaawansowany. Jest już tu ponad 8 godzin nagrań wideo i wiele innych ciekawych materiałów. Więc jeżeli chcesz otrzymać te kursy w najlepszej cenie, to musisz pojawić się na mojej stronie, na moim sklepie. I tutaj wystarczy, że klikniesz, przejdziesz do tych kursów i po prostu sfinalizujesz transakcję. Oczywiście na tym kanale YouTube dalej będą pojawiać się pewne darmowe materiały. Jeżeli masz jakieś pytania, to pozostaw je w komentarzu, a ja chętnie udzielę Tobie odpowiedzi. Do zobaczenia.